kwestii śpiewania jestem utalentowana. Ja piszę tekst, muzykę i jeszcze to produkuję, to jest już 100% Kasi, nie? O kurde, żyj zapodał! Ja się popłakałam, jak on do mnie zadzwonił, bo powiedział do mnie: Kasia, to jest wielka rzecz. Moja wola mi przyniesie ból. Napisałam tekst kiedyś, że jestem masochistką z pianinem i piórem. To nie twoja wina. To jest jakby tutaj się zadziało. Gossip Girl! XOXO. Jeżeli interesuje cię polska muzyka i chcesz poznać najciekawsze premiery muzyczne, to zasubskrybuj mój kanał. Premierowy Music. Witam, dzień dobry. Tak, takie powinny być teraz dźwięki, jak takie werble, albo takie długie syntezatory. Takie tak. No właśnie, tak sobie zastanawiam się, jak ci cię przedstawić, bo mam tyle myśli o tobie, o tym, co robisz, więc mogę powiedzieć, postaram się zrobić to w 5 słowach. To będzie wyzwanie. Debiutantka, oryginalna, z piękną przestrzenią. Nie, to już za dużo słów. Piękna przestrzeń jest. Ale debiutantka, oryginalna, piękna przestrzeń jest. 5 słów. Ale wiesz, udało mi się. Takie, no taka oryginalna jesteś, wiesz. No. Jaka jest ta muzyka? Taka oryginalna. No taka oryginalna, taka... Nie no, ale w sensie oryginalna. Ciekawa. Sorry, nie dobra, tylko. Dobra, oryginalna, okej, okay, no dobra. No to ja już mówię oryginalna. Muzyka Katia, teksty Katia, produkcja Katia. Nie jest oryginalna? No może jest, no. Nie no mi to oceniać. Jest oryginalna, Katia jest oryginalna. Dziękuję. Choć od razu przejdę do pytania. Jaki masz stosunek do porównań? Bo bardzo często się ciebie porównuje. To Kasia Lins, to Zalia, to nawet czasem... Zalia? No, ktoś porównuje do Zalia? No Zalia. Ja nawet sam słyszałem w utworze Bałagan na pewną nosowość i miałem takie wrażenie, że tam... To już daje jak ten, jak jakaś nasza pani jest po 60. Taki, jakiś, kto tak śpiewał? Czekaj, tak nosowo, nie. Dla sympatycznej pani kreśli ucio płucio. Jesteśmy na wczasa. Świetna. No właśnie. Może cover jakiś, co? No. Nie, no ale jaki masz stosunek do porównania? Nie, no ja na początku. Nie przeszkadza, no to jest okej, okay, wiesz, no jak ktoś mi przez 20 lat kariery, mam nadzieję, że będzie ta kariera najdłuższa, muzyczna, jak mi ktoś mówił, wiesz, tak cały czas, że do kogoś porównywał, no to może by to było uciążliwe, ale wiesz, no co 3 lata mnie porównują dopiero, no to jest okej, okay, no mi to nie przeszkadza, wiesz, szczególnie, że porównują mnie często do artystek, które cenię, wiesz, dzisiaj dosłownie ktoś mi dał porównanie, że Melokoteluk, nie? Gdzie ja tego nie słyszę na przykład, ale kocham Melokoteluk. No właśnie, ja też tego nie słyszę, ale tak, ale czy to jest taka trochę zmora dla młodych artystów, że zawsze się próbuje ich zaszufladkować w gatunku, w głosie, w stylu do kogoś? No a czego podobnego? Się nie szufladkuje, nie? Wszystko się szufladkuje, no tak, żeby było wygodnie. No a czy ty się dobrze z tym czujesz, że ktoś cię chce dziś zaszufladkować? Chyba nie myślę o tym za bardzo. Okay. Bardziej się przyzwyczaiłam, wiesz co, że już tak jest. Okej, okay, czyli... No bo wiesz, jak ktoś jest nowy i nie wypracował sobie jeszcze gdzieś tam jakiegoś swojego... Może nie, że nie wypracował, ale bardziej chodzi o, że nie wypracował na rynku muzycznym swojej pozycji, no to jest dla mnie takie no oczywiste, że będą te porównania. Mm-hmm. Bo ktoś już, wiesz, słyszy... Kogoś innego w tobie, nie? Mhm. No takie naturalne. Mi to nie przeszkadza, szczerze mówiąc. A jak dużo w twoim głosie jest maniery? Wiesz co? Ja się nigdy nie uczyłam śpiewać. Mhm. I nie wiem, czy to technicznie robię dobrze, nie? To jest bardziej taka wyczuta, że na wyczucie śpiewam. I co to znaczy maniera? Nie? Czy to jest jakieś takie... No bo... Nienaturalne dla artysty śpiewanie, bo no. No bo wiesz, bo jak wchodzisz pewnie do studia, nagrywasz piosenki, to brzmisz inaczej niż mówisz teraz na przykład. No, to jest jakby naturalne. Tak. I jakby to też oddajesz tak emocje, ale dajmy na to w utworze Bałagan, no to, który już jest przytoczony. Aha. No to, albo na przykład w utworze Kamfora. Aha. Śpiewasz tam tak, spróbuję zrobić... Twój głos brzmi znajomo. Moja wola mi przyniesie coś tam. Nisko. Aha, to robisz. Tak. No właśnie. Tak. Więc czy to można mówić o manierze? Czy to jest jakiś rodzaj ekspresji, że u ciebie się rodzą takie rejestry i ty to tak
Wydaje mi się, że to taki rodzaj ekspresji, wiesz, bo mi to jest takie naturalne, że jakby ja nie myślę o tym, że chcę to zrobić, albo chcę jakoś brzmieć, więc to nie jest jakieś takie wyuczone, powiedzmy, że staram się teraz zabrzmieć bardziej nosowo, albo wiesz, jakoś tak... nie wiem, bym musiała sprawdzić definicję maniery, żeby wiesz, żeby wiedzieć, nie? Albo no. Iść do jakiegoś, wiesz, jakiejś nauczycielki śpiewu. Mm-hmm. No dobra, a możesz zrobić to moja wola, co ja próbowałem zrobić, teraz ty sama? Moja wola mi przyniesie ból, moje serce będzie cię niosło po grudzie. No ale zresztą, jakie będziesz piękne R. No właśnie, wspaniale. No, czyli to jest, to można powiedzieć, że to jest talent. No przecież, no bo nie, no bo dobra. Mówisz, że maniera nie, że sama się uczysz, że nie chodziłeś na lekcje i mówisz do mnie tutaj i nagle ja słyszę wszystko tak jakby to była, wiesz, wokalistka z dużym, naprawdę dużym stażem, nie? Dziękuję bardzo, no. Jesteś utalentowana? Rozum talent. Nie, no wiesz co, no... Jesteś utalentowana? Ja uważam, że... W kwestii śpiewania jestem utalentowana. W kwestii pisania tekstów? Też. A w muzyki? Też. Dobra, jestem utalentowana. No właśnie. No i to, tego, i to jest to. Czyli zamiast oryginalna utalentowana razem. Jedno słowo. Czy to jest źle, że wiesz, że myślę o sobie dobrze? Nie, to właśnie super. To jest właśnie super, że ty myślisz o sobie dobrze. Ale to wiesz, bo to też jest tak, że ja jestem... świetna, po prostu wiesz, ponad nie wiem kogo, tak? Nie piszę jak Katarzyna Nosowska jeszcze, nie? Bo mam dużo jakby do nauki, ale uważam, że na tym etapie jestem naprawdę dla siebie dobra jestem. No ale to jest właśnie bardzo ważne, żeby być dla siebie dobrym, no. Bo jak ty jesteś dla siebie dobra i uważasz, że jesteś dobra, to jak pokazujesz siebie ludziom, a pokazałaś siebie tutaj, tak. To jest twoja część i tutaj się dzieje z okazji premiery płyty Przestrzeń Spotykamy, no to ja wiem, że to jest dobre. I wiem też, że ty jesteś dobra. I to jest też ekstra. Nie chcę tutaj cię tak komplementować, bo wiesz, może dopiero 21 lat, to jest twoja pierwsza płyta, więc co będzie dalej. Ale tak, no, fajnie, że potrafisz o tym mówić głośno. Dobra, a ile jest Kasi na tym albumie? O Boże. 100% i to w ogóle, to nie jest też tutaj jakiś takie, jakiś chwyt. Wiesz, ja bardzo dużo się wzruszam i we mnie jest dużo prawdy i jestem taką osobą trochę bez filtra, mi się wydaje, co często jest też takim utrapieniem. Wszystkie teksty, które tam są, powstały w prawdzie i są prawdziwe. To jest część mnie, ta płyta. Oczywiście, że jakby tekstów nie pisze się wprost. Tam jest jakaś, no musiałam jakoś obudować tą historię swoją, ale to są prawdziwe rzeczy, które tam są, wiesz. I ciężko jest się tak otworzyć i pokazać siebie ludziom, których nie znasz, bo to dopiero będą pewnie twoi fani, bo pewnie dzięki tej płycie pojawi się bardzo dużo ludzi i teraz kiedy o tym myślisz, że oddałaś część siebie, o której powiedziałaś, nieznajomym, jakie ty masz do tego uczucie? Wiesz co... powiedziałeś wcześniej, że niełatwo się otworzyć, bo ja jakby pisząc piosenki, ja nie myślę o tym, że to zostanie wydane, więc w momencie pisania jestem tylko ja i mój smutek, powiedzmy. A później to już, wiesz, nie myślę o tym, że ktoś tego będzie słuchał trochę, wiesz? Ale najważniejsze jest dla mnie to, w tym wszystkim, żeby ktoś otworzył tę płytę, posłuchał jej i powiedział, ej, to jest o mnie. Wiesz? Nie o mnie. O tej osobie, która słucha. Szmaciarki, no co mi ciele, jak o tym mówię, bo to jest dla mnie strasznie ważne. Wiesz, jak ja słucham muzyki, to ta muzyka jest jakby... w każdym momencie życia ze mną. Ja bym chciała, żeby ta płyta taka była, że ona jest gdzieś tam przy kimś po prostu. I że odbiorca się może z nią utożsamić. No. Czy to nie jest płyta dla wszystkich? Nie wiem, czy to jest płyta dla wszystkich. No, na pewno nie. Jakby była dla wszystkich, to by była dla nikogo, wiesz? To by była słaba. Okej. Okay. Czyli po prostu szukasz odbiorcy wrażliwego? Tak, bo ona jest o emocjach, ta płyta. To jest po prostu o emocjach.
każdy odczuwa. Więc w sumie może być dla każdego, wiesz, nie każda piosenka na pewno, nie? Ale wydaje mi się, że każdy może coś dla siebie znaleźć. A jak długo czekałaś na ten debiut, na wydanie płyty Przestrzeń? Wiesz co, ja ją robiłam, jak miałam 18 lat już, ale tak powoli, wiesz, to nie jest tak, że ja siedziałam cały czas i produkowałam, tylko te piosenki tak skapywały. No 3 lata się robiła. 3 lata? 2-3 lata się robiła, od 18 roku życia, no tak powoli, więc długo. No jak się, a co było wcześniej, przed tymi 3 latami, jakby muzyka była gdzieś zawsze? Była. Ja, wiesz, w podstawówce już pisałam teksty, nie? Okay. I co, wykorzystałaś je teraz? Nie. Dzięki Bogu, nie. I ja pisałam kiedyś jakieś teksty, wiesz, że wyrwano mi dzisiaj ząb. Pamiętam taki tekst, jak byłam malutka. Napisałam. Nie, wiesz co, bo ja zaczęłam produkować tak mniej więcej w wieku 17-18. I dopiero właśnie wtedy pomyślałam w ogóle o wydaniu jakiejkolwiek muzyki, nie? A tak to zawsze po prostu pisałam piosenki. Okej. Okay. No i jakby pisałaś piosenki, śpiewasz, produkujesz. Jakby jesteś taka Kasia Samosia. No i dlaczego jakby na to się decydujesz, że nie oddasz komuś jakiejś przestrzeni, tylko chcesz wszystko sama zrobić? No, to jest też moja zmora. Zmora? Myślę. Dobra, atut i zmora, bo z jednej strony jestem strasznie dumna z siebie, że nauczyłam się tej produkcji i jakby nadal się kształcę, bo oczywiście to się nigdy nie kończy, ten proces. Nie jestem wybitną producentką, jeszcze do tego daleko, ale na te potrzeby ja jestem dumna z tego, co to zrobiłam, wiesz? I chciałam wszystko sama, bo to jeszcze bardziej jest wtedy moje, tak myślę. I dużo ZX-ów też będzie dla ciebie. Wszystkie procenty, wszystkie. Dawajcie mi tutaj. Nie no, wiesz, to nie jest najważniejsze, nie? Ale muzyk biedak. Będzie możliwe, że do końca, no. Ale w momencie, kiedy ja piszę tekst, muzykę i jeszcze to produkuję, no to jest już 100% Kasi, nie? 100%. No. No właśnie, no ale to... A jak się z bratem współpracuje? Świetnie. To jest twój młodszy brat? Starszy! Starszy! Wiecie, tak! Wojtek jest 3 lata starszy i wszyscy myślą, że jestem starszą siostrą. Bo Wojtek faktycznie wygląda młodo, a ja wyglądam starzej niż 21 lat, niestety. To dobrze. No nie dobrze. Dlaczego? Bo jak będziesz miała 40, to będą myśleli, że jesteś młodsza. Nie, właśnie nie. Dlaczego? Jak będę miała 40, to będą mówili, że kurczę, wyglądam na 50. No nie, ale przecież wiesz, masz dopiero 21 lat, za 10 lat będziesz wyglądała inaczej i będą mówili ci może, że masz 25. Może tak. Zawsze jak będą chcieli być mili panowie na przykład. No właśnie. Że 31 będą się mówić, panowie, że 25. Okej. Okay. Nie, wiesz co, z bratem się współpracuje bardzo dobrze. Moja cała rodzina tak naprawdę jest bardzo wspierająca, jeśli chodzi o przestrzeń muzyczną w ogóle, jeśli chodzi o życie. Oczywiście, że są jakieś, wiesz, spięcia, bo jesteśmy rodzeństwem i jesteśmy, wiesz, bez cenzury. ale to jest taka osoba, że ja wiem, że no... będzie przy mnie, nie oszuka mnie, wiesz, no jakby nie ma opcji takiej, że tutaj będą jakieś niesnaski, no. No tak. Powiedziałeś o tym, że jesteście, że rodzinę masz muzyczną, to znaczy, że co, że słuchacie muzyki, czy twoi rodzice zajmują się muzyką? Tworzą muzykę? Wiesz co, nie. Mój tata nie jest profesjonalnym muzykiem, ani mama. Ale to tata gdzieś tam te początki muzyki wydaje mi się, że w nas zakorzenił, właśnie grał na gitarze, wiesz, jakieś kołysanki czy to inne, nauczył nas tak naprawdę tych podstawowych rzeczy na gitarze. Tata też z nami czasami jeździ na koncerty i gra na przykład na basie. Super. Tak, więc no tak, tak muzycznie. Mama ma gumowe ucho, tak się mówi, że także mama nie słyszy w ogóle tego, jakieś tam, jak coś jest nieczyste. Ale mama bardzo czuje, wiesz, mama jest taka bardzo porusza ją muzyka. I co, cieszą się, że mają tak zdolną córkę i że wydała swoją płytę? No cieszą się. Supportują? Cieszą się. Przecież dzisiaj też odnośnie rodziny wuja do mnie zadzwonił i ja się popłakałam, jak on do mnie zadzwonił, bo powiedział do mnie: Kasia, to jest wielka rzecz, to co ty zrobiłeś, wiesz, i mówił to z taką, po prostu z taką dumą wielką. I no cała rodzina naprawdę jest, rodzina, przyjaciele, wiesz, ten mój najbliższy krąg,
no to nie byłoby to samo, wiesz, wydawanie tego bez nich. Okej, okay. Czyli to jest też ważne, żeby mieć takich ludzi. Fajnie, że ich też masz. Cieszę się, bo jakby fajnie ta rozmowa nam się ułożyła, bo bardzo dużo o sobie mówisz i to jest super, bo ludzie, którzy tutaj się pojawią, będą oglądać nasz wywiad, mogą cię poznać jeszcze bardziej, bo mało jest o tobie informacji w internecie i tak dalej. Mało jest jeszcze o tobie, a fajnie, że dziś chciałaś o tym powiedzieć. Fajnie, że tak nam się to ułożyło, żebyś o tym powiedziała. Dobrze, na pewno jest czas, żeby przejść do płyty, ale ja mam tyle do ciebie pytań takich, bo bardzo mnie interesujesz jako osoba, bo też masz w sobie taką lekkość i taką radość w sobie z tego, o czym mówisz i że tam czuję, że tam coś jeszcze, co chcesz powiedzieć. Więc powiedz mi, jaką szefową jest Katia? O kurde, że jest zapomniał! O matko bosko! Bo jak mówiłaś o tym bracie, to tam ci się zapaliło. Oczy się zaświeciły. Sama to przyszła. Pierwszy raz przyszła z taką ilością, tak. Tak. Książeczka, płyta, naklejki, zaproszenie, plakat i jeszcze wiele więcej. Pierwszy raz mam bałagan na stole, ale Katia z tego słynie. Od wschodu do zachodu robię bałagan. Te naklejki i plakaty można dostać jedynie na koncertach, więc polecam. O, tylko na koncertach. Tak, a najbliższy koncert? Ja w ogóle je rozdaję, nie? To jest za darmo. Jak ktoś kupi płytę, to dostaje... A ty schodzisz tak właśnie ze sceny zawsze, jak w Łodzi było, na Great September? Tak. Schodzisz do ludzi? No tak. Kurde, ja myślałem, że ty tam zrobisz tego wężyka, że złapiesz w pewnym momencie ludzi, ja byłem gotowy, już tak idę z ręką, a ty uciekasz na scenę, ja mówię, gdzie ona, nie? Aha, byliśmy o to ci gotowi, chodzi, że pochodzę do ludzi jakby. Tak. Zrobisz to teraz w Warszawie? Ciuchcie byśmy mogli zrobić. To 20 listopada będzie ciuchcia z Katią. Dobra, robimy to. Jaką szefową jestem? No właśnie. Surowa? Nie. Nie, wiesz co? Bo zależy dla kogo, bo najlepsze jest to, że w moim zespole my się wszyscy lubimy, wiesz? Mhm. Jak jedziemy na koncerty, mój brat, perkusista, nasz dźwiękowiec, Mikołaj, my jesteśmy ziomkami, więc tam nie ma przestrzeni na jakieś takie, nie wiem, wywyższanie się. Ja nie jestem tam szefową, wiesz o co chodzi, że jakby w teorii faktycznie płacę im, ale to nie ma, wiesz, to nie jest ta struktura, nie? No ale przed na scenie właśnie w Łodzi, na Great September, występowałaś i twój brat tam stał sobie. W pewnym momencie wyszłaś na środek, to on zrobił taki krok do tyłu. Ale bo Wojtek tak jest! Nie, wiedział, kiedy zejść na bok. Nie. Akurat byłaś odwrócona wtedy, nie wiadomo, co był tam za wzrok. Nie. Wojtek taki jest akurat. Ja mówię, Artur, idziesz na środek z perkusją, Wojtek, wychodzisz, żeby cię było bardziej widać, nie? Bardziej na tej zasadzie. Ja mam chyba takie rozgraniczenie bardziej na zasadzie zespół, a zachowywanie się w menadżmencie, bo zespół to faktycznie, to są ziomki. Ja tam nie jestem szefową. Mhm. Wiesz, to jest po prostu jakieś takie, nie wiem, no... Grupa, to jest po prostu zespół, wiesz? A jak... jestem w menadżmencie. W menadżmencie też w ogóle stwierdzić, kto jest szefem, wiesz, bo mój menadżment może być moim, a ja mogę być ich. No nie wiem, to jest takie... Tam jest porówno mniej więcej, nie? Ale w takich sytuacjach menadżmentowych albo no kiedy... Po prostu menadżmentowych ja jestem super miła, ale też już... nie daję na siebie wchodzić, jak kiedyś dawałam. Nauczyłam się, wiesz, z bycia dziewczynką w branży muzycznej 17-18-letnią do teraz już dojrzalszą kobietą. Nauczyłam się też stawiać granice. O, i to jest chyba najważniejsze dla mnie teraz. W byciu szefową, powiedzmy, okay. Te granice, nie? Bardzo dobrze. A powiedz mi, a kiedy będziesz wiedziała, że ta płyta, z tą płytą osiągnęłaś sukces? Co będzie dla ciebie zmierzalne? Ja już z nią osiągnęłam sukces dla siebie. Super. Dla mnie ja już z nią osiągnęłam sukces, wiesz? No, tak, wiesz, też sobie zadawałam to pytanie dzisiaj w autobusie, że co by się musiało stać, żebym ja powiedziała, to jest już to. I tak sobie pomyślałam, że to jest już to dla mnie. Czyli jakieś tam półki w Empiku, nie, to nie jest potrzebne. Gdzie tam, po co?
Wrażliwe dusze, fajnie jak napiszą opinię, że coś poczuli, nie? Totalnie tak. No. I cierpki mi przyszły, jak to powiedziałeś. A ty wiesz, w czym ja na przykład poczułem głębiej i poczułem coś więcej? No, przy jakim utworze? No zgaduj. Ty wiesz. Nie wiem, czy... Pisałem do ciebie. O Jezus! O Jezu, nie wiem. No jak to? W którym? No Kamfora. Kamfora, dobra. No, to jest w ogóle utwór, który... No. Ja już ci dzisiaj powiem... Moje top 10 2023 roku. I to zobaczysz. Przestań. Pod koniec roku zobaczysz, że tak będzie. I to boję się zaraz nie patrzeć, nie możesz tak mówić. Bo ten numer... W sensie rzadko tak się zdarza. Są takie utwory, które powodują... No, był taki numer i ciebie też bardzo. Był to, pamiętam, było chwilę, 2-3 lata temu. I to była taka emocja, że tam coś się wydarzyło. I tak było z tym utworem Kamfora, że ja nie mogłem przestać go słuchać. I wiesz, teraz jesień, dużo ludzi wydaje płyty, dużo ludzi wydaje single, każdy piątek słucham premier. Nie, no jest Kamfora i nie ma opcji, że poleci coś innego. Ostatnio jechałem w samochodzie i nie chciałem dojechać do pracy, bo chciałem słuchać tego utworu, więc się zatrzymałem przed pracą. Dziękuję. Czekaj. Zatrzymałem się przed pracą i słuchałem jeszcze raz tego utworu. Bo nie wiem, co on ma w sobie. W sensie, ma piękną linię melodyczną, melodyjna. Cokolwiek. Właśnie, no, odwieczna linia melodyjna, dyczna. Ale czemu dyjna? Melodyczna. A co mi się piosenka jest melodyjna. No piosenka jest melodyjna, no nie? Właśnie. Chyba tak. Może. No ale tak, ale jakby jest bogata i w ogóle jest też super napisana, bo ma wszystkie te elementy, które... radiowy, tak się mówi, radiowy przebój powinien mieć, bo ma super zwrotkę, ma refren, ma ten bridge, w którym ty to robisz. Później jest znowu refren i później jest w ogóle to takie o tobie, tak. o tobie. I w ogóle to się tak ten... No to jest niesamowite i myślę, że to napięcie, które ty tam budujesz, ten twój głos, to co zaśpiewałeś, o moja wola mi przyniesie, może tak chciałbym to powtórzyć, ja próbowałem. Czekaj, no jeszcze, moja wola, nie, mi przyniesie ból. No, właśnie tak. I próbowałem tego. No i wydaje mi się, że to jest tym utworem, który tak bardzo do mnie przemówił na tej płycie, że wracałem do innych, słuchałem innych, ale ten, jakoś spotkałem z nim taką symbiozę, że właśnie nie potrafię rozszyfrować tego, co tak mi wjechało, bo nie potrafię sobie przypisać emocji do jakichś swoich emocji, tak dokładnie, tylko po prostu tak mnie poruszył. Że to jest jakieś takie swoje rodzaju, mogę powiedzieć, magia? Mogę powiedzieć, czemu nie mogę. Więc to jest ekstra. I tutaj chciałem ci przesłodzić, bo uważam, że ten utwór jest znakomity i będę go wszystkim polecał, bo no, zasługuje na to. A czym jest ta Kamfora? To jest w ogóle historia. No bo właśnie. Ten utwór się najpierw nazywał Serce. Ja stwierdziłam, Serce? Przecież to jest jakiś słaby tytuł. Nie będę dawała tytułu Serce. Przepraszam teraz, jak ktoś ma utwór Serce, przepraszam, nie? Ale chciałam dać jakieś takie słowo, które nie będzie związane tekstowo w ogóle z numerem. I siedziałam z moim bratem Wojtkiem w studiu. I ja mówię, Wojtek, weź mi wymyśl jakiś tytuł, ja po prostu nie wiem, weź jakieś słowo, jakieś zjawisko, nie wiem, cokolwiek. I Wojtek tak szukał jakichś fizycznych zjawisk, chemicznych, coś takiego. I w końcu natknął się na słowo kamfora jako coś, co bardzo ładnie pachnie. Coś, co jest substancją leczniczą, ale w nadmiarze jest toksyczną substancją. I tak jakoś ona też sublimuje. Wojtek powiedział, no Kasia, ty tam śpiewasz, moja dusza już zanika, ta kamfora się ulatnia. I wiesz, po prostu dorobił do tego jakoś taką historyjkę swoją. I wiesz, mi się to tak spodobało, że stwierdziłam, dobra, kamfora, niech będzie ta kamfora. Okej. Okay. Dobrze, i powiedziałeś o tym, że jest o relacji. Faktycznie jest o relacji. Śpiewasz tam, będę mieć materiał na wiersz, na tekst o tobie. Czy Katia dziś jest zakochana? Nie. 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 Ale nie pozbierała się po tej relacji? Tak. Świeża?
Świeża, wiesz, świeża, ale no, no, jestem pozbierana, bo jestem szczęśliwa na nowo. Ale tak, no wszystkie są o tobie. To było to, no to jest ta płyta. Byłam bardzo smutna, ale wiesz, to też pokazuje to, że jestem teraz radosna, że czuję spokój i że odnalazłam tą przestrzeń swoją, bo o to chodziło. Żeby zapomnieć? Czy... Nie, nigdy nie zapomnieć. Nie zapomina się. Bardziej, żeby uśmierzyć ból. No. I jakby ta płyta, kiedy słuchasz utworów, słuchasz jeszcze tych utworów? Teraz na nowo, wiesz, słucham ich, bo jak wyszły, to tak. Okej, słuchasz. To jest jakieś takie poczucie, że w jakimś stopniu rozdrapują dawne rany, czy nie? Nie. Nie, okej. Nie, jak piszę, to wtedy rozdrapuję. Okay. Napisałam tekst kiedyś, że jestem masochistką z pianinem i piórem. No, ale więc wtedy rozdrapuję. Teraz to już, wiesz, jest dla mnie zamknięty etap, nie? Nawet na koncertach ja czuję emocje, ale to już nie jest ten smutek i ta taka gorzkość. Bo jestem po prostu zadowolona. Ciekawe, co twoja ukochana druga połowa była. Pomyślcie sobie, kiedy to tego posłucha. I dzisiaj, o Boże, nie chcę o tym myśleć w ogóle. A nie myślałeś o tym? Co pomyśli? Helen Wiz dzisiaj do mnie napisała wiadomość właśnie po słuchaniu Kamfory. W quotes. Wszystkie piosenki są o tobie. Ja tak śpiewam w tej Kamforze. I potem druga linijka to jest ex Kati. No wszystkie są o tobie. Więc jestem ciekawa, co powie. Co wiesz, co sobie pomyśli. No, mam nadzieję, że... Wiesz, bo to jest jedna strona tak naprawdę zdarzeń, nie? To są moje emocje tutaj. No. Tak. Nie wierzę, dużo stracił. Mam nadzieję, że mi YouTube'a nie zablokują. Dobrze. Powiedziałaś o tym, że odnalazłaś przestrzeń. A gdybyś właśnie miała opowiedzieć o tej przestrzeni, że ta przestrzeń to... Spokój. Przestrzeń to spokój. Spokój otwiera też płytę. No właśnie. Przestrzeń to jest dla mnie taki... bym dała znak równości z wolnością. Taką psychiczną, duchową może. Jak pisałam ten album, to nie miałam tej przestrzeni. Byłam, wiesz, taka zamknięta bardzo i smutna. Czyli tutaj stricte można mówić o autoterapii. No. Okej. Powiedz mi, bo jestem też ciekaw, co muzycznie cię inspiruje? Najbardziej to mnie inspirują emocje. I wydarzenie z życia wzięte. Bo to najbardziej jest takim katalizatorem sztuki dla mnie. A tak muzycznie, jeśli chodzi o ludzi, no to Natalia Przybysz, Mela Koteluk, Kasia Nosowska, jejku. Tekstowo czy muzycznie? Oba. Okay. Tekstowo i muzycznie. Dla mnie tekstowo Kasia Nosowska to jest po prostu jakaś królowa, do której dążę. No, spostrzegawcza, bardzo królowa. Po prostu. Powiedziałeś o Natalii Przybysz. Masz szansę supportować Natalię Przybysz na jej trasie. No właśnie. Jak się fanka czuje z tym? Czy będzie fanką, czy będzie wokalistką supportującą? Nie, no jestem fanką, daj spokój, to jest po prostu, wiesz... Ale na supporcie zaśpiewasz swoje piosenki, czy jej? No nie, na swoje! Ale już graliśmy jeden support w Katowicach przed Natalią i ja cały czas... Nie, no dobra, nie cały czas, ale z 3 razy ze sceny powiedziałam: Jezu, zaraz Natalia gra! I wiesz, takie... Jak taka fanka totalna, no bo jestem nią, no kocham te jej płyty wszystkie. Kocham jej twórczość, też bardzo lubię, jak pisze i że pisze o prawdzie i to czuć. No, jestem szczęśliwa bardzo, że gram. A dostałaś jakiś od niej feedback o twojej twórczości? Ja jeszcze jej nie poznałam. No, ale jak śpiewałaś przed nią, no to nie słuchała ciebie, myślisz? Nie poznałyśmy się jeszcze w garderobie w ogóle. Okay. Ale czekasz na to?
Dojdzie do tego. Doprowadzisz do tego, szefowa Katia, nie? Tak jest. Dopilnuję tego. A jaka jest Kasia na co dzień, kiedy mieszka w Poznaniu, sobie wiedzie życie codzienne? Nie jest... Czy zawsze chodzisz umalowana, włosy zrobione? Gdzie? Jaka jest Kasia? Zależy kiedy, bo jest różna. Mhm. Jestem taka jak teraz, czyli energiczna i radosna. Bywam, nie? Mhm. Energiczna, radosna, ale też taka pełna spokoju, leżąca w łóżku, oglądająca plotkary. Okay. Kocham plotkary. Gossip Girl. XOXO. Mhm. Wiesz co? Wrażliwa bardzo. Bardzo wrażliwa. Taka... wzruszająca się, płacząca, spokojna. Jaka jestem? Właśnie, bo to jest ciekawe, bo ja mam takie dwie strony, że jestem taką petardą taką w życiu, że wszystko chcę po prostu robić. Jestem szczęśliwa, radosna, uśmiechnięta, po prostu wszystko na raz. A moja druga strona to jest właśnie ta super wrażliwa, z odwróconą skórą, wiesz, do góry, nogami, na drugą stronę. I taka podziwiająca wszystko. Dużo rozkminiasz na co dzień? O Boż, bardzo dużo. Zastanawiasz się, co było pierwsze, kura czy jajko? Tak, tak, totalnie do tak. Czego doszłaś? Że jeszcze nie wiem. Prawda nieodgadniona. Tak. Na początku była przestrzeń. Na początku była przestrzeń, tak. To prawda. Śpiewasz też w jednym ze swoich utworów Człowieku za telefonem Odpuść sobie, słuchaczu. No. Bardzo, bardzo jest to bezpośredni komunikat dla twojego odbiorcy. Jest. To jest numer o przebaczeniu. To jest tekst o przebaczeniu samemu sobie. No ale z reguły ludzie słuchają muzyki w telefonach, w streamingach. No i ty tam śpiewasz Człowieku za telefonem. Nie, mówisz Człowieku za telefonem, odpuść sobie, tak. Słuchaczu. No to jak on może myśleć? Żeby sobie odpuścił. Żeby odpuścił. Ale nie słuchanie płyty. Aha! Reklam tego odpuść sobie. Kurczę, myśl to. Mhm. Nie, wiesz co, to jest o odpuszczeniu. Ja miałam taki okres, że nie potrafiłam sobie, kurczę, z siebie zejść. Po prostu nie potrafiłam sobie odpuścić, no. Mhm. I to mnie tak zżerało od środka i no wtedy ten spokój powstał. Z taką chęcią, żeby ktoś sobie też odpuścił. No właśnie, bo tak się zaczyna płyta, nie? Tak. Tym numerem. Tak. Więc to... No ale tak. Ja z kolei bardziej to też poszedłem w tą stronę, przypisałem to do tego życia w internecie. Nie? Super. I to jest też świetne. Wiesz, każdy, który bierzesz tą płytę, myśl o niej cokolwiek, bo ona jest twoja. Tak jak jest w środku napisane, to jest już twoje. To jest każda piosenka. Rób z nią co chcesz. Wiesz. Chyba, żeby ktoś wziął ją do reklamy kiełbasy, to sorry, nie? To nie ten klimat. Ale no tak, no to też można pod to podciągnąć, nie? Takie internetowe życie, no. Okej. Okay. A jak to właśnie byś sobie radził, jakby ktoś jakiś do ciebie, nie wiem, producent... Dobra, dajmy na to kiełbas cię odezwał i zapytał, czy byś reklamowała jego firmę. Wiesz, że myślałam o tym wczoraj? No, właśnie. Jak nie, to no chyba nie, ale... Zależy, co by to było, ale kiełbasa. No dobra, no to było takie, złapałem od ciebie, ale załóżmy, jakby ktoś cię powiedział, że nie wiem, chcę twoją piosenkę mieć w reklamie swojej, ale będziesz też twarzą mojej firmy. Za że ile płacisz? Szefowa, Katia, ja mówię. Jestem studentką, halo, biedni ludzie, muszę jakoś... Nie żartuję oczywiście, ale nie no, wiesz, no taka prawda, bo gdyby to mnie miało ustawić na życie, a nie byłoby niezgodne ze mną... Mhm. No i na co byś wydała te pieniądze? No, od milionera. Na kolejne płyty. Na kolejne płyty. I co byś po dwie płyty robiła rocznie? No bym robiła takie fajne jak mamery. Takie, okay. Wiesz, rozkładasz i masz piękne po prostu grafiki.
A teraz na budżet, nie żartuję, antyreklama Kati. Co bym robiła, jakbym miała te pieniądze? Wydaje mi się, ja na razie wszystko, co mam, wkładam w muzykę. No. No i mam nadzieję, że kiedyś to się zwróci. Oby. Dokładnie. Ale jak to mówią, pieniądze to nie wszystko. Dobra. No nie? Zawsze warto mieć pasję i ją pielęgnować. Tym bardziej mając taki talent, jak i ma Katia. Co nie? Dobrze, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo w bałaganie śpiewasz, tak, bo już przeszliśmy przez twoją relację. Będziemy sobie się cofać. Śpiewasz tam, że zrobiliśmy bałagan nad Wartą i nad Wisłą, czyli od wschodu do zachodu. A właściwie od zachodu do wschodu, bo Warta pierwsza pada. No i powiedz mi, co to był za bałagan? Co wy takiego zrobiliście? No to jest taki też... Kurczę, no. No to jest o rozpadającej się relacji. Po prostu. No. I to jest ten bałagan. To jest ten bałagan. Ale no... Ja mówię, zrobiliśmy, nie? Nie mówię, no zrobiłeś. Właśnie, no, no ale właśnie, jest... zrobiliśmy, nie? No. To jest o dwóch stronach tutaj. No i co, łatwo się przyznać do tego, że my zrobiliśmy? Niż powiedzieć, napisać na płycie, zrobiłeś bałagan? Powiem ci, że ja teraz jak piszę teksty, to często właśnie uwzględniam tą drugą stronę jednak. Okay. Żeby jeszcze bardziej podkreślić, ej, to nie twoja wina. To jest jakby tutaj się zadziało. Mm-hmm. Nie? To dwie osoby po prostu. To nie ma win. Jakby to jest wspólny bałagan. Mm-hmm. Właśnie na twojej naklejce też jest ciekawy nadruk, bo są trzy panie no, w kształcie rubensowskim, mogę to no, powiedzieć. No, nagie są, no, po prostu są nagie. No. Ale, są też jakby może nie wpisujący się w ideał, taki, który uchodzi, nie wiem, w internecie i tak dalej. Skąd w ogóle taki pomysł i co się za tym przekazem kryje? Czy to jest... Nie, wiesz co, faktycznie, no, nie wpisuję się w kanon. Mm-hmm, kanon, ten właśnie. Ten nasz, który mamy teraz, instagramowy powiedzmy. No to jest chyba też takie, taki ukłon do kobiet, żeby jakoś tak odpuściły sobie. Mm-hmm, okay. No, żeby spojrzeć na swoje ciało. Wiesz, ja też, moja relacja z ciałem jest różna. Mm-hmm. Ale dążę do tego, żeby po prostu o siebie dbać i być zdrowa. I żeby się tak nie przejmować. No. Mhm. No bo właśnie często się mówi, coraz częściej się mówi o cielesności, więc myślałem, tak, że... Wiesz, ale zobacz, jak one są piękne, no, te kobiety. Pewnie, no. No. Nie o tym, bo cały czas o płycie i o trasie koncertowej, która już trwa. I warto też o tym powiedzieć, tym bardziej, że w Warszawie wiadomo, co robimy. Ci, co nie oglądali, proszę przewinąć. Tam. No właśnie, trasa koncertowa. Gdzie cię niesie, droga Katio? Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. W Warszawie. Tak, Warszawa, 20. Mm-hmm. Zapraszamy wszystkich. Kurczę, ja naprawdę bym chciała, żeby ludzie się tam zjawili. Mam nadzieję, że się zjawią. No, gramy materiał z płyty. I będą kadzidełka. Mm-hmm. Będzie piękny zespół. Będą dobre... Będą dobre aranżacje, będą dobre piosenki. Już. Nie, no... Będzie dobrze ogólnie. Myślę, że będzie dobrze. Mhm. Myślę, że będzie emocjonalnie, że jak ktoś tam przyjdzie, to jest szansa, że przeżyje coś fajnego. Mhm. Przynajmniej taką mam nadzieję. Mhm. No i Warszawa to nie wszystkie miasta, które odwiedzisz. Także trzeba po prostu śledzić uważnie. Zagrasz też w Poznaniu w grudniu. Tak. Idealnie przed Mikołajkami. Tak, we Wrocławiu 19. We Wrocławiu. W Poznaniu. No i jeszcze Natalia. Tak. Czyli dużo, dużo się teraz dzieje. Czyli to jest w ogóle taki dla ciebie też test duży, prawda? Twojej twórczości na żywo. Koncerty pokażą twoich fanów. Co? Też, tak, myślę, że tak. Że zobaczymy, wiesz, kto przyjdzie, kto, jaki to jest w ogóle rodzaj słuchacza. Ja zagrałam przez te 2-3 lata około 200 koncertów. Więc to jest dużo, bez płyty. Wiesz, no ale to gdzie ty wtedy grałaś? Kluby, domy kultury. Okay. No, ale to jakieś covery? Ale też nie, no swoje. Nie, cały czas swoje? Tak, ale niewydane. Czyli okay. Ale też, wiesz, bo ja dużo bardzo grałam house gigów. Mhm. Graliśmy trasy po domach ludzi, więc to jest, wiesz, też...
takie miejsce, gdzie ja się nauczyłam... To trochę pandemiczne działania, tak? To już było przed. To już było przed, tak. Ale to jest miejsce, gdzie się właśnie nauczyłam takiego kontaktu bliskiego ze słuchaczem, myślę, takiego koncertowego. Kurczę, czyli ty jesteś jakby... Scena to jest twój żywioł. Totalnie, tak. I to dało się odczuć w Łodzi we wrześniu, na Great September. Dziękuję. Po prostu Katia wyszła, ci, którzy nie byli, nie wiedzą, Katia wyszła na sam koniec, bo twój koncert był przedostatni na całym festiwalu, bo jeszcze później o 22 wiem, że był. Ty grałaś w takim pięknym miejscu, to był Dom Kultury? Dom Literatury. Dom Literatury. Mm. I tam właśnie była bardzo fajna scena, w ogóle fajna, bardzo fajna przestrzeń. No i sala była wypełniona. I tam po prostu, wiesz, ludzie... Nawet sobie pozapisywałem, żeby o tym nie zapomnieć. Ja tylko tam słyszałem, wow, ale zajebista, jak ty tam śpiewasz. No i tak, kto to jest w ogóle, nie? I jakby to było, ja też wtedy ciebie odkryłem. I ja słyszałem twój utwór Bałagan, który był singlem promującym płytę. I wtedy wiedziałem o tobie. I kiedy pojechałem do Łodzi, to w aplikacji Great September można było kliknąć tam, żeby nie przegapić koncertu. No i jakby to było pierwsza styczność z tobą na żywo i z materiałem, bo grałeś tam była 30 minut. Mm. Więc no to było... I faktycznie scena po prostu było czuć, że jest twoim żywiołem, jak stałaś sobie przy pianinie i grałaś i jak tam wciskałaś, jak ty też przemawiałaś do ludzi, że ty w ogóle nie masz czegoś takiego, że ty się boisz coś powiedzieć, boisz się odezwać, że ty wychodzisz, odśpiewujesz, schodzisz, tylko ty właśnie wchodzisz w interakcję. I to jest też, to też pokazuje dojrzałość do sceny, bo nie każdy jest dojrzały na scenie. To jak byłem wczoraj na jam session, byli artyści, którzy super śpiewali. Mm-hmm. Super, jest mnóstwo ludzi, którzy super śpiewają, ale oni nie mają tego czegoś na scenie, co powoduje, że ty się zainteresujesz. No, rozumiem. Wiesz, o co chodzi? Że scena to jest już coś więcej niż dobre śpiewanie. Mhm. Wiesz, żeby po prostu... Bo koncertów... Każdego dnia jest jakiś koncert. Każdego dnia gra jakiś artysta. Kiedy wchodzisz na scenę i zapraszasz tam ludzi, to musisz dać takie emocje, że oni wybiorą twój koncert, nie? Mi się wydaje, że u mnie jest to też za sprawą właśnie tych koncertów małych, które zagrałam, gdzie byłam, wiesz, bardzo blisko tego słuchacza i to, co ty powiedziałeś, że ja się nie boję niczego powiedzieć i wiesz, ja czasami palnę jakąś głupotę, bo ja się nie boję, ale dla mnie ta głupota to jest jakby, to jest takie, ja się trochę czuję na tych koncertach, jakbym siedziała ze znajomymi w kawiarni i po prostu do nich rozmawiała. Bo ty też potrafisz rozbawić ludzi, bo ludzie też się śmiali, jak kiedy tam mówiłaś. Ludzie się śmiali. Ale tak kiedy mówiłaś, kiedy wiesz, była tutaj jakaś taka reakcja do publiczności. Tak. To też jest może dobre, nie rzadkie, ale to nie zdarza się wszystkim. Wiesz, bo widzisz, dzisiaj też ktoś zwrócił moją uwagę na to, że u mnie kolejność trochę bycia w tym muzycznym świecie jest odwrócona, bo większość osób wydaje płytę i koncertuje z nią. Mhm. A ja miałam tak, że wiesz, koncertowałam i teraz wydałam płytę, nie? Więc dziwne jest to... Dziwna kolejność, tak? Ale no chyba u mnie gdzieś tam działa, mi się wydaje. No nie mogło być inaczej. No. Mhm. Okej, okay. No to jest super. I właśnie potrzebujemy takich artystów, którzy... dadzą coś więcej niż... Wiadomo, że przychodzimy na koncert dla muzyki, ale przychodzimy też dla artysty. Mm. Ten artysta chcąc, nie chcąc jest tam dla tych ludzi, którzy kupili bilety. Więc no fajnie, że potrafisz dostarczyć i świetną muzykę i jeszcze pokazać siebie i zainteresować ludzi. I to też jest fajne. Dlatego naprawdę warto przyjść na twój koncert i ja to potwierdzam. Byłem na jednym 30-minutowym, będę w Warszawie, będziemy robić Wężyka. Dobra, zresztą. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy przewinęli, to już widzieli. To jest taki mały spam. Dobrze. Jedno pytanie jeszcze o tytuł utworu Timothy Chalamet. Czyli to jest jakiś twój idol, jakiś twój typ mężczyzny? Właśnie nie! Kiedyś mi się podobał Timothy. Teraz w sensie jest przystojny, tak, ale jakby to nie jest mój typ faceta. Ja nazwałam ten utwór Timothy Chalamet, bo ten utwór jest o idealizacji. Okay. Czy o idealizacji relacji, czy to osoby, cokolwiek. A wydaje mi się, że Timothy jest właśnie taką osobą, która już była idealizowana mocno w tym świecie filmowym.
Od Call Me By Your Name chyba zaczęła taka lawina po prostu Timothy Chalamet, że wszystkie dziewczyny i chłopaki się rzucili na niego. Ten utwór miał się nazywać w ogóle wcześniej Alex Turner, ale stwierdziliśmy wszyscy, że Timothy to jest to. Zostanie, tak. No właśnie, ale to też myślę, że przykuło uwagę. To też może, no sam, może sam tak. Tytuł, nie? Bo jakby ktoś kojarzy. Zadajesz sobie pytanie, tak jak ja zadałem sobie i to też jest fajne i to jest też zabiegiem tytułów, nie? Że nie zawsze tytuł utworu musi być słowem, który pada w tekście, nie? To prawda. I to też jest odwaga, żeby pójść w tą stronę, nie? Bo jednak tytuł, wiesz, wielkich hitów, no to nie wiem, ostatni hit tego lata, Supermoce, no i one się pojawiają wiele razy, no to po prostu śpiewasz, mam supermoce, tak, i jakby tak, to ci się wchodzi, wiesz, co to jest za utwór, nie? Aha. No właśnie. A tutaj Timothy no Chalamet? Właśnie. No właśnie, jeszcze wiesz, Chalamet, to trzeba wiedzieć. Ja słyszałem, jak powiedziałem Timothy Chalamet. No i super, to jest ja ci już powiedziałam, ta płyta jest twoja, to może sobie wiesz. Tak. To była fajna droga, fajna podróż po twoim świecie i muzycznym, i osobistym, po emocjach. Dotarliśmy do pięknej przestrzeni, która jest każdego, kto sięgnie po tą płytę, bo tutaj, tutaj jest w środku napisane, że to jest teraz twoje. I faktycznie, ta płyta jest dla tych, którzy chcą wejść jeszcze dalej do świata Kati i jeżeli już tam wejdą, to jestem pewny, że zostaną i życzę ci tych ludzi, którzy będą przy tobie, bo lepiej mieć 1000 super fanów niż 100 tysięcy różnych fanów, którzy będą od czasu do czasu. Aha, to prawda, dziękuję ci bardzo. Więc leć wysoko, wierzę w ciebie i pamiętaj o tym, co ci powiedziałem i tak będzie. To się stanie. I mi cały czas ciarki przechodzą. Zobacz to, no po prostu cały czas mi przychodzą ciarki, jak mówisz. Mi takie rzeczy, no. Dziękuję. Dziękuję.